Świadkowie historii. Kardynał Wyszyński wspominał wydarzenie, które miało miejsce na przełomie września i października 1944 roku, gdy dogorywało, kończyło się Powstanie Warszawskie i Niemcy dom po domu, ulica po ulicy burzyli domy, wypalali domy. Jesteśmy teraz w jednym z takich domów, który został całkowicie wypalony właśnie w trakcie tłumienia Powstania Warszawskiego. I ksiądz Wyszyński, przebywając w Laskach na obrzeżach Campinosu, patrzył w stronę Warszawy i pod wieczór widział jej łuny palącego się miasta. I od strony miasta wiatr niósł swąd tych palących się przedmiotów, a także rozmaite fragmenty nadpalone albo spalonych rzeczy, książek, papierów. I w pewnym momencie pod jego nogi wiatr przywiał kawałki papieru. Okazało się, że to papier biblijny. Ksiądz Wyszyński podniósł ten nadpalony znacznie fragment i przeczytał na nim: będziesz miłował. Odczytał to jako przesłanie dla niego, dlatego że stał, patrzył na Warszawę z uczuciami pogardy dla Niemców. Jednocześnie jakiegoś odwetu za tę krzywdę niezwykłą, bo miasto umierało i ginęła stolica Polski, która zaledwie 20 lat przetrwała w niepodległości. Miał więc świadomość tego dramatu, który się dzieje, cierpień, które są. Targały nim wszystkie ludzkie uczucia, jakie mogą targać człowiekiem w takim właśnie czasie, wobec takiej krzywdy. No i te słowa: wbrew wszystkiemu będziesz miłował. Zrozumiał, że Ewangelia głosi miłość nie za coś, nie jako świadectwo i dowód wdzięczności, ale wbrew wszystkiemu. Przełożenie tych słów dokonało się bardzo wcześnie, jeszcze na przełomie lat 40. i 50., kiedy w Polsce zaprowadzana była ta tak zwana nowa rzeczywistość, zaprowadzana dość siłowo, dość bezwzględnie. I w tej nowej sytuacji prymas też szuka porozumienia. Rozróżnia za świętym Augustynem między człowiekiem a złem, którego ten człowiek się dopuszcza. I próbuje szukać porozumienia z tymi, którzy zaprowadzają ten tak zwany nowy porządek, i zdaje sobie sprawę z tego, że jednym z fundamentów budowania nowej rzeczywistości jest umiejętność przebaczenia. Wiedział, że nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia i nie ma miłosierdzia bez przebaczenia. Wiedział też, że z wojny wszyscy wyszli okaleczeni, nie tylko fizycznie, bo po wojnie były tysiące, nawet miliony inwalidów wojennych, ale okaleczeni duchowo, zarówno ci, którzy tę wojnę spowodowali i ponieśli jej katastrofalne skutki, jak i ci, którzy tę wojnę przeżyli, a więc nasi rodacy, Polacy, którzy też musieli uleczyć rozmaite rany, bo ta wojna pozostawiła trwałe ślady w ich psychice, w ich postępowaniu, w ich wyborach moralnych, w ich zachowaniu. I prymas wiedział, że jedyną drogą, żeby skleić całą tę rzeczywistość i budować od nowa, jest właśnie umiejętność budowania sprawiedliwości połączonej z miłosierdziem i przebaczeniem. Oczywiście w tym, co się tyczy nastawienia wobec sprawców II wojny światowej, którymi byli Niemcy, ta postawa księdza prymasa odżyła ponad 20 lat po wojnie, w sytuacji przygotowań do obchodów tysiąclecia Chrztu Polski.
Prymas rozumiał, że aby te obchody należycie przeżyć, trzeba do nich się duchowo przygotować i jednym z elementów tego przygotowania była umiejętność przebaczenia. Dlatego zwrócił się do Niemców, do biskupów niemieckich z tymi słynnymi słowami: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. O ile te pierwsze słowa już wzbudziły niechęć i wrogie reakcje, o tyle ta druga część, prosimy o przebaczenie, wzbudziły prawdziwą furię i nagonkę na księdza prymasa i na biskupów polskich. Ale on to zniósł. Zniósł, przyjął w imię Ewangelii i powiedział, że taka właśnie jest cena wierności Ewangelii.